Isiu, cześć wszystkim z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z gry Scrap Mechanic. I znowu się trochę pochorowałem. Tak, że może będę mówił przez nos, a może nie. I mam też brudną koszulkę, ale nie widać. Za to, co widać w linku, znaczy w opisie jest link do G2A. A tam z kodem Plaga 3% zwrotu. Wow! A G2A to taka platforma, gdzie gry możecie kupować, więc idźcie na dół i kliknijcie tego linka. A później, jak napiszecie komentarz, że kliknęliście linka z G2A mojego, to ja wam dam serduszko, ale musicie kliknąć, bo im więcej osób kliknie, tym lepiej dla mnie. Czajcie. Sponsoro. Hajs. Wypłaty. Pieniądze z YouTube'a większe. Dobrze. Dzisiaj będziemy testowali roboty zdalnie sterowane, zrobione przez jednego z twórców. Bardzo spoko robi te roboty. O, to jest... PTO się nazywa, PTO, tak. Jak wpiszecie PTO w warsztacie, to jest mega dużo tych robotów różnych i maszyn, i w ogóle. I my dzisiaj je przetestujemy. Przetestujemy je. Co mówisz o robocie, co? Z kodem Plaga darmowa wysyłka na sklepie internetowym Plagi? Link też macie w opisie, jak chcecie super bluzę na święta, to wow, wpisujecie Plaga i macie za darmo wysyłkę. Ale świetna promocja. No, chyba jestem za bardzo zgrzany i chory, bo gadam głupoty. A nie ma problemu, nie przejmujcie się. To jest ten robot. Bardzo ładnie wygląda tak swoją drogą. Bardzo ładnie. I się na mnie gapi, widzicie? Muszę to kliknąć, żeby on się włączył. Ale, żeby zawalczyć z tym robotem, muszę wziąć jakiś mega super potwora, rozwalacza do walki z nim, no nie? Mam takie, na pewno. O. Kto będzie rozwalać go, no nie? To będzie go kozacko rozwalało. Więc ja go tylko włączę, ucieknę. O. Już, mnie nie ma. Na trójce mam strzelanie. Na pewno mnie nie rozwali. Nie wygląda na groźnego robota, prawda? Halo, niegroźny robocie. Wow, czy ty masz laser? Kościu! Na spokojnie mieliśmy tu walczyć. Uj, wypadłem z krzesła. Chatspam XD? Co to ma być? A ty kliknąłeś już linka z G2A? Dobra, już. Jeszcze raz chcę, drugie podejście. Panie robot, proszę nie być taki niebezpieczny, bo ja chcę żyć jeszcze chwilę. Tak, żebyśmy nagrali z odcinka chociaż z 15 minut, no nie? Wiesz, żeby nie było, że robię minimum 10, no i jak zrobię 15, to więcej reklam zmieszczę, no nie? A więcej reklam, to więcej hajsu z YouTube'a, nie? I wtedy... No gościu, no czego nie rozumiesz? Więcej cię nie nagram, jak się będziesz tak zachowywał. No co za bot? W sumie to jest bot. Nie, no niemożliwy jesteś, ziomek. I jeszcze mi FPS-y ograniczasz. Naprawdę? Ło, jak mi przywalił. Z czego ty strzelasz jeszcze? On ze wszystkiego strzela. Ja pierdzielę, czy to ty tak laguje? On tak laguje. On robi mi na serwerze tak 30 FPS-ów max, no nie? Porąbaniec. Dobra, teraz nie masz szans, bo zrobię coś epickiego. Zrobię coś epickiego. Bombowiec czwórka, pyk. Najgorszy bombowiec, jaki mam. Znaczy, no, ten jeden z pierwszych, czyli taki słaby, no. Nie ukrywajmy, tak jest. Dobra, go! No i co mi zrobisz? Co mi zrobisz, mały robociku śmieszny? O, już strzela, próbuję. Nie jesteś w stanie mnie trafić. Nie jest w stanie mnie trafić. Jestem za szybki dla niego. Widzicie? Może chce strzelać. Oj, namierza mnie. Jak on laguje! Gościu, przestań lagować, zacznij jeździć. Może, co? On jeździ? Bardzo powoli jeździ w takim... Chyba cię przestanę testować, bo mnie wkurzasz, wiesz? Wiem ci już o tym. On jak jedzie, to tak laguje. Patrzcie, jak on teraz laguje. Mam 15 FPS-ów. Coś ty zrobił! On jak skręca, to tak laguje. Przestał skręcać, jest okej. Okay. No dobra, nie jest może okej. Okay. Ale jest już lepiej niż było. Dobra, uspokój się. Uspokój się, powiedziałem. A nie chcesz się uspokoić, to cię zmiażdży. Uciekam na moją górę. Tutaj się schowam. I zaraz na ciebie wyślę tyle rakiet, że się nie pozbierasz, frędzlu. On nie ma namierzania, muszę mu najpierw namierzanie przykleić. Mam tyle nowych klocków w ekwipunku, że podejrzewam, że te namierzanie będę szukał jakieś 3 lata. Raczej. No, znalazłem całkiem szybko. Ale zbieg okoliczności. No dobra, strzelaj sam do siebie, cwaniaczku. Ha! Co teraz? O nie.
Będzie strzelał sam do siebie, mówią. U nie, zaatakował mnie jakąś piłą. Masz piłę na blisko jeszcze? Weź zabierz tą piłę, chcę przejść. No co za gość? No ty cwaniaczku, no. Strasznie wkurzający robot. W ogóle, co to ma być? 10-4, rozwalcie go. 10-4. Kiedy rakieta o nazwie 10-4 odpowiada ci 10-4. To właśnie jest ten etap. Tu. Dobra, dorwij go. Jedna wystarczy pewnie, ale profilaktycznie wyślemy 3. Bardzo dobrze to wygląda. I co teraz, cwaniaczku? Łeb mu urwało. Ale żyje. Skubany jeszcze się... Wow, no ta druga to już tak kozacko trafiła, że ta trójka już nawet nie miała po co jechać. O jeny, aleś wyrwał strzała. Co ty masz za laser tutaj? Co to jest w ogóle? Nie wiem, co to jest. To coś robi komuś? Ale to jest chyba tylko taki laser tak dla wyglądu. No fajny robot był. Fajny był ten robot. Szkoda, że tak szybko zniknął. No musiał tak szybko zniknąć. Mam jeszcze coś fajnego. PTO. Tu mam takiego, co stoi w miejscu i atakuje. I on też jest spoko. Ale chciałbym zrobić tak, że ja go zaatakuję jeszcze innym pojazdem. Bo jest jeszcze taki jeden pojazd, którym ja mogę jechać. I o, to. Patrzcie na tego typa. Typiarza, kurde. Tylko weźmie tak, nie zabijaj za szybko, nie? Kurde, co za bot. Spokój się! Odcinek jest, się kameruje! Czaisz? Ło! Do góry moja piło! Dawaj go! Ojejku, jak on się... Ty się wywróciłeś, gamoniu! Co ty robisz? Wow! Co on robi? O nie, do tyłu jedź, maszynko, bo on się zepsuł całkiem. Co ty robisz? Quality nagranie! Mhm. Tak właśnie kichnąłem. To niezłe kichnięcie. No nie, nie ma szans, żeby go zaatakował tą maszyną. Tą maszynę testujemy na jakichś nieruchomych obiektach, myślę. Na jakimś tym budynku, albo ścianie, albo innym takim. A tego typa to trzeba uszkodzić tak solidnie. Solidnie cię uszkodzę zaraz. Armaty. La la la. La 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 la. Spokojnie, robocie, nic nie będzie. Nie będzie bolało. Mhm. Co on robi? Jak on świruje. O, i podłączone. Co? Odbiło się od niego? No. Co jest, cwaniaczku? Ej. Hehe. Teraz już nie jesteś taki do przodu, co? Hopsiup. Rozwal go, moje działo. No co jest z tobą, gościu, jak on skacze? Uspokój się! Nie da się odcinka z nim nagrywać. No co za gość, co on tańczy? Gościu! Breakdance competition, rozwal go! O! No naprawdę, naprawdę przestał się normalnie poruszać, on cały czas lata. Ej, ziomek. Masz tutaj strzała bezpośredniego, bo mnie wkurzasz. O, aż wyrwało mi działo. No nie da się go rozwalić. No dosłownie się go nie da rozwalić. Co zrobisz? Dobra, mam taki fort kartonowy. Powinienem mieć. Taki stary, dobry fort kartonowy. Tak, to jest to. Cardboard fort. Teraz ten cardboard fort musimy przyspawać. Nie do tego, do tego. Wiem, nie ma FPS-ów. Przyzwyczajcie się, w skrapie to normalka. Chcesz grać w skrapa, nie masz FPS-ów. Dobrze. Do ziemi go jeszcze jakoś tam przyczepimy, dodatkowo. Żeby się nie urwał za pierwszym razem. I weźmiemy tą wielką maszynę. Tak kicham. Tak kichają youtuberzy też. Youtuberzy to też ludzie. Hashtag youtuber też człowiek. Dziękuję za wszystkie na zdrowie na czacie i w komentarzach. Naprawdę nie spodziewałem się takiej pozytywnej reakcji z waszej strony. Dobrze. Go! Jedziemy z tym zamkiem. Jedziemy, ale ładna ta maszyna, nie? Podoba mi się? Mi się podoba. Pokaż, co masz. A to tnie dopiero jak się zbliży.
Ale czy on jest w stanie mu coś zrobić w ogóle? No tak średnio bym powiedział, no. Owszem, tnie sobie. No ale co to za cięcie? Co to za cięcie w ogóle jest? To nie jest w stanie przejść dalej. Tylko ten kawałeczek dosłownie. Dosłownie kawałeczek. Bez sensu. Bez sensu, mówię wam. Fajna maszyna. Ale co z tego? No chociaż w sumie jak tak się jeździ dookoła, to nawet daje radę. I to jest dobre, że ona jest bardzo mocna. W sensie nie ma problemu, żeby się poruszać. Ja cię, ale mam katar. Plaga ma katar, katar ma plaga, siaba daba, siaba daba. Mam tu papier też. Ciężko jest nagrywać odcinki, jak się choruje. Widzicie, jak ja się dla was poświęcam? No i co z tym zameczkiem? Tak średnio bym powiedział, pani robot niszczyciel. Tak średnio. Naprawdę. Naprawdę bardzo, bardzo średnio. Bardzo średnio, tak. Bardzo. Czekajcie, wycieram nos. Oj, ale gluty. Fascynujące, na pewno. Widzicie? Normalny youtuber by to wyciął, a ja tego nie wytnę. Bo jestem prawdziwy. Dobrze, mam jeszcze inne maszyny do testowania. Od tego całego PTO. O, to by chciał zobaczyć. Bo to jest taka grubsza piła jakby. To też podobna jest zasada, że duży pojazd z dużą piłą. Ale ta piła jest taka bardziej okrągła. Popatrzcie. I tu jest taki motyw, że można się podnieść. O, tak do góry. I odpalić tą piłę. I ona tak dziwnie strzela. Mam wrażenie, że tam są spadgany po prostu. No, tak jest. To nie jest piła, że piła, tylko taki wielki jeden spadgan. No, normalnie sok. Plaga wycierano z wiele godzin. Dobrze. Odpalaj to. Czy to działa troszkę lepiej? No. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Jak ja mam teraz wrócić? Halo? Halo, gościu? Nie, no szok normalnie, no. Rozwaliło mi maszynę tak szybko. Nie no, jedź do przodu. Do przodu nie chcę jechać. O, teraz jedzie. Daj, rozwal tu coś. Ona w ogóle strzela tak randomowo w różne strony. Chyba jest za dużo tam ziemniaków i ona nie strzela tak do końca. No chciałbym powiedzieć, że te ich maszyny, co tutaj zrobili, znaczy ten ziomek co robi, nie wiem, czy to jest ziomek, czy grupa ludzi, ale do kitu. Do kitu generalnie to jest. Ta maszyna w ogóle bardzo średnio. Bardzo średnio. Naprawdę bardzo średnio. Okej, okay. To był bardzo krótki odcinek z testowania bardzo fajnych maszyn. Dajcie znać, czy chcecie więcej tego. Ja wytrę nosa jeszcze raz. Tak. I jak chcecie więcej takich maszyn, to go łapka i dużo komentarzy. Jak się uda, to dzisiaj zrobię więcej odcinków. Może. Ale krótkich. Ale teraz już muszę kończyć, bo normalnie taka ekipa idzie, że idę smarkać, nie? Ale plaga, czemu nie zrobisz sobie przerwy, a później będziesz grał dalej, bo ja nie lubię montować, nie chce mi się. Jestem leniwym. Leniwym jestem youtuberem troszeczkę. Ale fajne te maszyny, podobają mi się. Podobają mi się, chociaż tutaj no... Te dwie ostatnie to takie słabe, no zobaczcie na ten zamek, tu się prawie nic nie stało, no. Dla porównania wezmę jakąś moją prostą maszynę, na przykład to... O, to na przykład. I patrzcie, to są podobna skala zniszczeń, a to taki prosty bardzo ten pojazd. O, i też mogę strzelać i robić takie małe dziury. Bo to małe dziury zrobiło tak stosunkowo niewielkie, no. Tak mi się wydaje. Chociaż można jeszcze tu... O, pyk. Pyk, pyk. I to sobie buchnie i rozwali pół zamku pewnie. Kiedyś. Jak już buchnie. A jeszcze nie buchło. Puf, widzicie? O, i pół zamku nie ma. To jest zniszczenie, a nie jakieś popierdoły. No nie wiem. No nie wiem. No nie wiem po prostu, co wam powiedzieć. No średnio jestem zachwycony z tych maszyn. Tak bardzo średnio. Ale fajnie coś takiego sobie obejrzeć od czasu do czasu, myślę. W sensie, na te roboty, te takie zdalnie sterowane, a la ten, czy ten,
To można by kiedyś nawet zrobić cały jeden odcinek, gdzie one by się biły między sobą. Jakoś to tak zrobić. Nie wiem, ile one mają urządzeń namierzających, ale pewnie całkiem sporo. Ewentualnie wsiąść innego robota podobnego i walczyć robot na robot. I też by było to spoko pewnie. Może by się udało. No. Może znajdę jeszcze kilka mniej skomplikowanych robotów, to wtedy sobie dłużej to potestujemy. Ale na dzisiaj to będzie tyle. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, 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 pa.